To, co tutaj widzisz... To jest oczywiście przepuklina. To jest przepuklina brzuszna w obrębie jamy brzusznej. A jak powstaje taka przepuklina? Zawartość naszej jamy brzusznej, przede wszystkim jelita, są otoczone z każdej strony, z boku i z przodu przez mięśnie, od dołu przez miednicę, z góry przez przeponę. I to stanowią pewną objętość, zawierają jakby zamknięte w pewnej puszce. Jeśli dochodzi do wzrostu ciśnienia w tej przestrzeni zamkniętej, z powodu na przykład kaszlu, kichnięcia, podnoszenia ciężaru, albo na przykład ciąży, która zwiększa objętość poprzez ciężarną macicę, to ta objętość gdzieś musi się zmieścić, bo przecież te wszystkie narządy nie mogą się zmiażdżyć w środku. Tak. Rośnie ciśnienie i ono musi znaleźć ujście gdzieś na zewnątrz. Ta ściana, która tutaj jest zbudowana, ona nie jest jednolita. Ona jest zbudowana zarówno z mięśni, ale również z więzadeł czy powięzi. W tych powierzchniach znajdują się słabsze miejsca, które najczęściej stanowią połączenie mięśni i tkanki łącznej. I w tych miejscach uwypukla się zawartość. Najczęściej są to jelita, które występują w tym obszarze. Co się stanie, jeśli one wydostaną się po części na zewnątrz przez tą przepuklinę, bo zobacz, jak ona powstaje. To jest tak naprawdę taki woreczek, który od środka wypełnia się w pewnym momencie zawartością. I to jest przykryte przez skórę. I to jest to, co widzisz na ekranie, chociaż na ekranie to nie jest przepuklina pępkowa. Narysuję ci, co się stanie, jeśli zawartość jamy brzusznej wciśnie się powyżej powierzchni jamy brzusznej. Na żółto narysuję jelito, a oczywiście ściana jelit, i to narysuję na czerwono, powleczona jest naczyniami krwionośnymi. I teraz wyobraź sobie, że jeśli te wrota przepukliny są, bo tak się to nazywa, tak, wrota przepukliny są coraz szersze, coraz większa zawartość jelita przedostaje się na zewnątrz, bo to jest otoczone skórą, to w pewnym momencie te wrota zaczynają zaciskać te naczynia i dochodzi do niedokrwienia jelita, które znajduje się w worze przepuklinowym. Co to powoduje? To powoduje martwicę. W krytycznych przypadkach zawartość tego jelita, które zostaje uszkodzone tutaj, wydostaje się do wnętrza jamy brzusznej i to jest zagrożenie życia. Dlatego ważne jest, aby operować przepuklinę nie na takim etapie, tylko na etapie takim, kiedy ona leciutko, albo się jeszcze nie zdążyła wcisnąć w worek, czyli na wczesnym etapie. Dziękuję ci za wyjaśnienia. Nieprzypadkowo dziś zaprosiłam do nas chirurga, profesora Piotra Myśliwca. Zapraszam serdecznie do nas. Operuje pan pacjentów z przepukliną laparoskopowo, wszczepiając im specjalne syntetyczne siatki. Przyjrzeliśmy się, jak wygląda taka operacja z użyciem jednej z nich. Pan Stanisław to pacjent profesora Myśliwca. Dzisiaj czeka go zabieg zlikwidowania przepukliny pachwinowej oraz pępkowej. Pierwszy pokazała się pachwinowa, a potem już pępkowa. Nie bolało nic. Rodzina, żona mówi, żeby pojechać do lekarza. No nie chciałem, no, ale jak zaczęło bolać, to musiałem już jechać. Trochę, każdy ma stracha, no. Się boi, nie? Ale będzie wszystko dobrze. Pan Stanisław jest w dobrych rękach. Profesor Myśliwiec przeprowadzał już wielokrotnie tego typu operacje. Najpierw za pomocą laparoskopii zlikwiduje przepuklinę pachwinową. Czy to będzie prosty zabieg, nigdy nie wiadomo. Tak naprawdę my, badając pacjenta od zewnątrz, nie jesteśmy w stanie ocenić skali trudności operacji. Otwieranie samej jamy brzusznej jest w tym wypadku zbędne. Metoda zastosowana przez profesora Myśliwca wymaga niewielkich nacięć. Polega na założeniu w okolice chorego miejsca specjalnej poliestrowej siatki. W czasie wprowadzania siatka jest zwinięta i ma niewielkie rozmiary. Po rozwinięciu wewnątrz jamy brzusznej za pomocą maleńkich haczyków siatka wczepia się w chorą tkankę. Implant wrasta w nią i chroni przed ponownym powstaniem przepukliny, a haczyki rozpuszczają się samoistnie po jakimś czasie. Na tym kończy się pierwszy, trudniejszy etap operacji. Do uporania się z przepukliną pępkową wystarczy kilka szwów założonych standardową metodą. Pan Stanisław jest już po operacji, czuje się dobrze, wybudził się, jest już na swojej sali. Przez najbliższe dni będzie musiał trochę się pooszczędzać, a wkrótce będzie mógł wrócić już do pełnej aktywności. Mamy tu różne rodzaje siatki i czy może pan powiedzieć, czym one się różnią? Nowoczesna chirurgia przepuklin opiera się na operacjach małoinwazyjnych.
Zamiast zbliżać ludzkie tkanki pod napięciem, używamy siatek, żeby je zastąpić. Te siatki mają swoje oczka, są plecione. Mhm. Jeżeli te oczka są bardzo małe, tkanki gorzej przez nie przerastają, więc wybieramy siatki o większych oczkach. Czy to jest dobra siatka, czy zła? To jest dobra siatka. Są też siatki, które są specjalnie izolowane, żeby nie przerastały do nich jelita. Nasze mięśnie nie wytrzymują wielu takich czynności życiowych, więc jak silna jest ta siatka? Współcześnie dostępne siatki są bardzo wytrzymałe. Możemy spróbować ją razem rozerwać. Myślę, że jak dawne przeciąganie magla. Że nie będziemy w stanie tego zrobić. Czy nie jesteśmy w stanie tego rozerwać? Nie. Ja nie jestem taki silny. Możesz? Mogę cię poprosić? Jasne. Ile dźwigasz? No, trochę dźwigam. Okej. Nie da rady. Siatka, którą widzieliśmy w naszym felietonie, ona jakoś tak sama się wmocowywała w te mięśnie. To jest jakiś trik? Żeby przymocować siatkę podczas operacji, używamy albo szwów, z tym, że one mogą powodować ból pooperacyjny. Można też stosować zszywki, to jest łatwiejsze, takie jakby wkręty, które wstrzeliwujemy w ciało pacjenta. Dziękuję bardzo. Brzmi drastycznie, dlatego ja też nie używam. Ale są też takie siatki, które mają drobne haczyki. Jeżeli taką siatkę dotkniemy do tkanek, ona trzyma się sama. Operacja trwa około godziny, półtorej godziny? Około godziny zwykle. Tego samego dnia albo następnego dnia można już iść do domu. To dlaczego osoby, które mają przepuklinę, zwlekają z taką decyzją? Pacjenci często też obawiają się chirurga. Niepotrzebnie, bo w XXI wieku mamy operacje małoinwazyjne, po których już po 10 dniach sportowiec może wrócić na boisko. No dobrze, ale jak uniknąć przepukliny? Spożywanie dużej ilości warzyw zapobiega zaparciom, czyli wzmożonemu ciśnieniu wewnątrzbrzusznemu. Warto też unikać tak zwanego martwego ciągu, zwłaszcza dla kolegów, którzy ćwiczą na siłowni. Dedykacja specjalna. Lepsze jest bieganie, chodzenie z kijkami, pływanie. I nie palenie, bo to już też wyłuskałam. Jeżeli unikniemy palenia, zapewnimy sobie zdrowsze życie. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję.